Dwa mecze w ciągu 75 godzin rozegrali seniorzy MKS-u i oba wygrali identycznym wynikiem 34-26. Najpierw grali o ligowe punkty w Świdnicy, gdzie przerwali passę 17 spotkań bez porażki tamtejszego SKPR-u w swojej hali. Mimo że do przerwy w Wielunianie przegrywali 12-13, mecz zakończył się ich wygraną różnicą aż 8 bramek, w czym największy udział miał bramkarz gości Andrzej Waloch. We wtorek natomiast podopieczni Tomasza Derbisa podejmowali w finale wojewódzkim Pucharu Polski Anilane Łódź, którą również pokonali bez większych problemów. Tym razem losy rywalizacji rozstrzygnęły się praktycznie przed przerwą, gdyż po pierwszej połowie na tablicy w hali Wosir widniał rezultat 19-11 dla gospodarzy. W tym przypadku również za sprawą bramkarza, którym w pierwszej połowie był Patryk Kolanek. Ponieważ jego zmiennik Andrzej Waloch potwierdził świetną dyspozycję sprzed 3 dni, mimo rozprężenia w szykach obronnych MKS-u, wynik końcowy cały czas był pod kontrolą Wielunian. Gratuluję, panie trenerze, zwycięstwa. Powiedz mi, mówiłeś w takich wywiadach przedmeczowych, że to jest bardzo ważne spotkanie Puchar Polski, traktujecie poważnie, ale dało się odczuć, że nie było dzisiaj wszystkie pokazane z obu stron. Można było momentami przysnąć, czy takie było zależenia, że macie najlepsze krycie przed przeciwnikiem i on przed wami? Myślę, że sobotni mecz o punkty w lidze będzie zasadniczo różny od tego dzisiejszego i tutaj nie liczę na taki spokojny mecz, który był dzisiaj, który był w zasadzie przez większość czasu pod naszą kontrolą. Spodziewam się tego, że tutaj Anilana o wiele wyżej postawi nam poprzeczkę. No i był taki przestój wyraźny, gdzie z 9 czy z 10 bramek zrobiło się 4, prawda? Przyznam, sam zasnąłem, przysnąłem i długi czas nie spoglądałem na tablicę i tu nagle zrobiło się troszkę niebezpieczne, bo 10 minut do końca i 5-4 bramki na tablicy wyników. Trzeba było wstrząsnąć wtedy drużyną? No tak, no niezależnie od tego, kto jest na boisku, a w takim meczu prowadząc różnicą kilkunastu bramek można wpuścić zawodników, którzy mniej grali, więc oni muszą wchodzić na boisko w 100% skoncentrowani. Nam zdarzają się takie przestoje. No, ten przestój akurat był zbyt długi, bo ja rozumiem, że możemy stracić jedną, dwie bramki pod rząd, ale jeżeli tracimy 5 bramek pod rząd, no to jest już trudniejsza sytuacja. Więc mam nadzieję, że te momenty dekoncentracji nie będą nam się przytrafiały w następnych meczach, tak samo w tym sobotnim. Puchar pucharem, liga ligą, ale wróćmy jednak do pucharów. Masz jakieś życzenia co do rywala w 1/16 Pucharu Polski? W tamtym roku było wielkie święto, przejechała drużyna Wybrzeża Gdańsk z medalistami w roli trenerów, z medalistami Mistrzostw Świata. Kogo by sobie życzył tym razem? No, myślę, że każdy przeciwnik, który do nas przyjedzie, to będzie dla nas święto, dla całego klubu, dla wszystkich tutaj osób. To będzie, że tak powiem, święto piłki ręcznej, więc myślę, że już możemy się powoli cieszyć na tą myśl. No, ja wiem, może rewanż z Wybrzeżem byłby fajny. Mateusz Rubel w Wieluniu? Może być. Oby tak się stało. Ja bym wolał Wiwi, ale zobaczymy. Andrzej Waloch gratuluje nie tylko dzisiejszego występu, ale tego sprzed 3 dni. Może zanim przejdziemy do oceny dzisiejszego spotkania, wróćmy do tego w Świdnicy. Zacząłeś w pierwszej połowie w nietypowy sposób. Powiedz, w jakich okolicznościach? No, w 8 minucie zostałem wywołany do rzutu karnego, żeby zmienić Patryka. Rzut karny został obroniony, nieszczęśliwy, uderzony zostałem w twarz, ale ważne, że piłka została odbita. I tak się zaczęło. To mogło mieć również wpływ, czy to był taki czołowy zawodnik, snajper drużyny gości, że on już nie zagrał i że to mogło dodać skrzydeł twoim kolegom w drugiej połowie? Szczerze nie mam pojęcia, bo kompletnie nie znałem tej drużyny, więc nie jestem w stanie powiedzieć. No i powiedz o drugiej połowie. Trener już co zdecydowało, że na ciebie postawił, no i jak ci się broniło, bo wiemy, że nieźle. No, broniło się nieźle, ponieważ po przerwie zaciśniliśmy szyki obronne z chłopakami i na pewno mi się łatwiej wtedy broniło. Wynik, najważniejszy wynik przechyliliśmy na swoją korzyść, wywieźliśmy 3 punkty i to się liczy. Mniej więcej orientujesz się, jaka była skuteczność procentowa? Niestety nie. A dzisiaj miałeś nadzieję, że trener postawi na ciebie od początku, czy takie było ustalenia, że wchodzisz w drugiej połowie? Ja nie znałem ustalenia, tylko czekam na moment wejścia i staram się dać z siebie wszystko, odbić jak najwięcej piłek, ile się da.
A czy wejdę ja, czy jakiś drugi bramkarz, to myślę, że to nie będzie miało żadnego znaczenia. Ważne, żeby ta skuteczność w bramce była i wspomaganie obrony. Marzył ci się taki mecz jak dzisiaj i taki jak Świdnicy, bo to trzeba mieć dużą cierpliwość. Tyle spotkań przeczekać na ławce, nieraz jedziesz setki kilometrów, nawet nie wejdziesz na sekundę. A tutaj dałeś radość nie tylko kibicom, swoim bliskim, tacie, dziadkom. Przychodzą na każdy mecz, prawda? Tak, pojawiają się na każdym meczu. Myślę, że to jest teraz dla nich taki obowiązkowy termin, że co dwa tygodnie w sobotę, godzina 18 tutaj się znajduje. Znajdują się w tym samym miejscu? Nawet w tym samym miejscu, tak dokładnie. Nawet nie muszę patrzeć, ja wiem, że tam są. Powiedz mi, co wam dało to dzisiejsze spotkanie? Nie tylko jeśli chodzi o ten Puchar Polski, że może przyjedzie nawet Vivę, niewykluczone, ale o to sobotnie spotkanie. Rozpracowaliście przeciwnika, czy wręcz przeciwnie? Może oni się maskowali i to taka zmyła była. Jak odniosłeś wrażenie dzisiaj? Myślę, że tak samo jak drużyna z Łodzi, tak samo jak my nie chcieliśmy pokazywać wszystkich zagrywek, wszystkich zagrań. No wiadomo, w sobotę jest ważniejszy mecz, walka o 3 punkty, walka ligowa, a Puchar Polski rządzi się troszeczkę swoimi prawami. No, tak samo drużyna z Łodzi nie przyjechała w pełnym składzie, tak samo my nie graliśmy na 100% swoich możliwości. No, na szczęście udało się wygrać, no i czekamy na losowanie, no, zobaczymy co przyniesie. Czy uważasz, że może to być całkiem inne spotkanie w sobotę? Inny oby również zwycięski, ale całkiem inny przebieg może mieć? Przede wszystkim na pewno będzie inne spotkanie. To będzie naszym zdaniem spotkanie dużo twardsze, dużo twarda będzie gra. I wszystkie takie detale, jak dzisiaj takie błędy będą bardzo decydowały właśnie o wyniku spotkania. Dzisiaj, nie oszukujmy się, popełniliśmy dużo błędów. Zgodnie z tym, co powiedzieli nasi rozmówcy, zespołu MKS-u i Ani Lany zagrają ponownie w hali Wosir w sobotę 18 listopada, ale tym razem stawką będą punkty w pierwszej lidze. Spotkanie rozpocznie się nieco wcześniej niż zwykle, bo już o godzinie 16. Zwycięstwem 1-0 z Czarnymi Rząśnia w ostatnim meczu w Wiluniu w roku 2017 pożegnali się piłkarze WKS-u, siatkarza ze swoimi kibicami. Gola na wagę 3 punktów zdobył Michał Okoń. Do meczu i całej rundy jesiennej w wykonaniu Wilunian w sieradzkiej klasie okręgowej wrócimy za tydzień w rozmowie z trenerem Arkadiuszem Tomczykiem.